Dziś czas na morsowanie, czyli po co wchodzić do zimnej wody z własnej woli. Zanim zaczniemy mówić o korzyściach smorsowania, skupmy się na tym, co dzieje się z naszym ciałem w momencie, gdy wchodzimy do zimnej wody. Zimna woda niewątpliwie nie jest naturalnym środowiskiem dla naszego organizmu, a w związku z tym nasze ciało stosuje pewien mechanizm obronny, który nazywany jest konserwacją ciepła. Dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych na obwodzie naszego ciała i centralizacji krążenia, czyli krew z naszych kończyn, z dystalnych części naszego ciała przemieszcza się do centrum, by ochronić i ogrzać te najważniejsze organy. Nie da się ukryć, że nasze serce czy płuca, narządy wewnętrzne są dla naszego funkcjonowania ważniejsze niż ręka czy noga. Dlatego do tej centralizacji krążenia dochodzi. Poza tym dochodzi do tachykardii, czyli przyspieszenia krążenia i przyspieszenia oddechu. Obserwowany jest także dość duży wyrzut noradrenaliny, czyli hormonu stresu, który dodatkowo powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych i zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Noradrenalina jest hormonem walki, hormonem stresu, inaczej nazwanym hormonem walki lub ucieczki, który pobudza nasz organizm do działania. Okej, wiemy już mniej więcej, co dzieje się z naszym ciałem w momencie, gdy wchodzimy do zimnej wody. Teraz kilka słów o tym, po co to robić. Po co robić sobie taką krzywdę i pakować się do tej lodowatej wody, kiedy można siedzieć w ciepłym domku, pić herbatkę i nie ruszać się specjalnie. Po co? Badacze wykazali szereg korzyści wpływu zimna na nasze ciało, zaczynając od tych najbardziej subiektywnych. Najprostszych, jest to poprawa humoru, poprawa nastroju, poprawa samopoczucia. Osoby, które morsują, wykazały, że czują się lepiej, są szczęśliwsze, mają więcej energii, odczuwają mniej stresu, mniej bólu, czują się po prostu lepiej. Poza poprawą humoru i ogólnego samopoczucia, badacze wykazali także, że osoby, które regularnie morsują, mają lepszą pamięć. Ponadto regularna i długotrwała ekspozycja na zimno adaptuje nasz organizm do lepszej termoregulacji w niskich temperaturach. Oznacza to, że osoba, która morsuje, będzie lepiej przystosowana do funkcjonowania w niskiej temperaturze niż osoba, która większość czasu spędza w ciepłym środowisku. Morsowanie daje wiele korzyści zdrowotnych. Zaobserwowano, że u morsów częstotliwość zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych spadła o 40% w porównaniu do grupy kontrolnej. Zimne kąpiele, morsowanie czy pływanie w zimnej wodzie może przyczynić się do redukcji bólu, która trwa nawet do 24 godzin. W kwestii aktywności sportowej czy treningów, morsowanie może przyspieszyć naszą regenerację, a także zmniejszyć odczuwanie DOMS-ów, czyli opóźnionej bolesności mięśniowej, która towarzyszy nam po trudnym treningu. Wykazano, że poza korzyściami biologicznymi, morsowanie daje nam też wiele korzyści psychospołecznych. Osoby, które morsują, czują się lepiej, wzrasta ich poczucie własnej wartości, mają większą motywację do działania, no i robią coś szalonego. Czy morsowanie jest dla każdego? Dla większości z nas tak. Niestety jest kilka przeciwwskazań, które wykluczają możliwość morsowania w takim tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Przede wszystkim jest to niewydolność krążeniowo-oddechowa, przebyty zawał mięśnia sercowego lub przebyty udar. Ponadto padaczka, ciąża, stosowanie leków, zwłaszcza neuroleptyków,
No i oczywiście stosowanie alkoholu. Nie pijemy przed morsowaniem, kielich na rozgrzanie nie jest wskazany. Jeśli nigdy nie morsowaliście, mam nadzieję, że ten filmik zachęci Was do tego, aby spróbować. Nie jest to takie straszne, jak się wydaje. Rzeczywiście jest troszkę chłodno, ale efekty są dość pozytywne i myślę, że każdemu się spodoba. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.